Sebastian, Rafał, Erik, Adrian. To ten tans. Witamy. Ja całkiem sam dziś, całkiem sam. Zespół Totem Tanz to jest zespół, który myśmy 2 lata temu stworzyli. 4 chłopaki, które po prostu kochają to, co robimy. Kochamy koncertować. Lubimy po prostu ciężką muzykę. Totem Tanz dlatego, że to jest nazwa, która oznacza taniec znany przez każdego. Bo każdy będzie musiał go zatańczyć. Prędzej czy później. Bez względu na pochodzenie, bez względu na wiek, często. Wygląd. Jestem niczym, światła gasną, dławię w sobie płacz, ściany wolno połykają ci się Bóg. Ukrywam, że teksty są ciężkie i staramy się, żeby one mieli sens i żeby one mieli naprawdę przekazem, coś głębszego, nie tylko powierzchniowe. Ta muzyka, którą gramy, nie jest popową, nie jest lekka, nie jest to na co dzień dla każdego. Generalnie chcemy trafić do wszystkich ludzi, którzy szukają coś trochę głębsze niż zwyczajne skakanie się, tak powiem, na dyskotece i słuchanie wiadomo muzyki, która tak naprawdę jest występowana w kółko. I leci jedno i to samo i nie ma żadnego głębszego przekazu. Chcemy, żeby było coś naprawdę głębokie od serca nasze. No i wiadomo, no jest trochę mroczny, to trafimy do tych mroczniaków. Nie ma mnie i chyba nigdy mnie nie było. Z drugiej strony nie chcemy kombinować. Nie jest tak, że kawałki robimy specjalnie, żeby były skomplikowane, albo żeby nie były skomplikowane. One nie gramy są w ogóle skomplikowane. Tak, gramy to, co nam się podoba. I dla niektórych wyda się to bardzo proste. Jesteśmy w trakcie kręcenia klipu do jednego z naszych numerów. I chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Andrzejowi Wójcikowi za udostępnienie klubu Graffiti. Właśnie w tym celu. Wczoraj zwiedzaliśmy Starówkę w Lublinie. Było super. W hotelu panowała zaraza. Chcieliśmy jeszcze raz podziękować Jaszek i Dawy za to, że wziął nam, tak powiem, do studia, pokazał nam, co może naprawdę wykręcić, co może zrobić, tak powiem, przy nagrywaniu płyty. Poświęcił nam naprawdę okropnie dużo czasu, żebyśmy uzyskali to, co chcemy. W większości prywatnego czasu. Wielkie tak, dzięki Jasiu, naprawdę dzięki stary, bo bez twojej pomocy nie byłoby to możliwe, żebyśmy mogli to wrzucić, tak powiem, na płytę i nad tym pracować dalej. Naprawdę stary, dzięki. Jesteśmy na dobrej drodze, kończymy już nagrywanie płyty i mam nadzieję, że wam się spodoba. Trzymajcie się, cześć. Ale powiem tak, że zespół to o tym tam jest stworzony z mniejszą ideą niż większą. To jest tak, że my...